Hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A w dzisiejszym filmie będzie haul zakupowy. Będzie to haul i troszkę spożywczy, i troszkę dla moich bezdomniaczków oraz po prostu ubraniowy, taki mieszany, fajny haul. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszam do obejrzenia tego filmu. Teraz zaczniemy zakupy trochę bardziej spożywcze. Nie będą zakupy najdroższe, bo jak widzicie tutaj mnóstwo chrupek. To są, oraz pokazuję, to są Cheetosy, które osmakował fromaż, które bardzo lubię. To są Cheetosy góry, ketchup i ser, coś takiego. Tutaj mamy zupełnie inne chrupki, które są na przykład do smaku sera. Tutaj mamy smak tortilli, to są te top. To są jeszcze inne chrupki z tej firmy i one są o smaku pizzy. Także tu chciałabym na razie te mniej zdrowe. Jeszcze kilka zdrowych rzeczy będzie w tym haulu zakupowym, więc no, jeśli lubicie chrupki, dajcie znać w komentarzu te Cheetosy, ja uwielbiam. I dajcie znać jeszcze, jakie lubicie bardziej. Ja najbardziej w ogóle lubię keczupowe. Jedna część, którą mamy tak jeszcze do jedzenia, też to bardzo lubię, jest to dwie paczki popcornu. Już takiego prażonego, usmażonego, bardzo smacznego, lubię bardzo i serdecznie Wam polecam. I trzecia rzecz, jakby troszkę inna, są to kulki kurdziane owocowe, gdzie mam piękne kolory. Są różne smaku właśnie, w teorii mają już smaku owoców, ale wyglądają przepięknie, dlatego też je kupiłam. W dalszej części słodyczy należą, takich właśnie dużo pakowania. Coś ciekawego, co będę próbować pierwszy raz, jest to taki kolorowy Andrut, coś tego typu, muszę sobie zobaczyć. Mam różne korki. Całkiem jestem ciekawa tego, jak to będzie smakowało. Kolejna rzecz są to poduszeczki takie jakby. Były o różnych smakach. Ja brałam o smaku owoców leśnych. Tutaj mam oczywiście herbatniki bez... nie maślane po prostu, bez masła. W przypadku masła. Tutaj mamy rurki i tutaj są będzie tego samego bez smaku. Czyli cynamonu z jabłkiem. I tutaj mam ostatnią partię rurek właśnie. I to są rurki o smaku orzechowym. Także tak na razie duża ilość tych słodyczy. Idziemy sobie dalej. Tutaj mamy troszkę drobniejsze rzeczy. Tutaj mam tak naprawdę 5 paczek sezamków. Bardzo lubię sezamki jeść. Są one takie słodycze, które nie są aż takie bardzo może objętościowo nie mają tej kalorii, a smakują bardzo dobrze. Tutaj mamy chałwy dwie, co trochę waniliowe. A tutaj mamy takie ciasteczko z orzechów i dodatkowo prawdopodobnie z owoców suszonych. Także tak wygląda ta mniejsza część słodyczy. Znowu troszkę bardziej niezdrowe rzeczy. A co tu mamy? Zauważyć, są to różne zupki. Jest to po kilka zupek. Pierwsza z nich to jest to zupa cebulowa z rękami. Później to mamy pomidorową z makaronem. Kolejna to jest zupka serowa z rękami. Przedostatnio tych zupek mamy dużo, bo są bardzo smaczne. Jeżeli takie rzeczy lubicie, to polecam. Jest to zupa ogórkowa. Potem mamy krem z pomidorów. Nie bardzo lubię, ale zjem. I tutaj mamy jeszcze kiszle. Takie do zrobienia w kubku. No i pierwszy tutaj z brzegu dostaje truskawkowy, później się jabłkowy, to mam po jednej serzece. No i tu dwa serzeczki kubka, kiszle gorący kubek o smaku owoców leśnych. To się nazywa, także to naprawdę bardzo lubię, ale wiadomo, no, trzeba z tym troszkę ostrożnie i rzadko jeść. Ja na przykład bardzo lubię zupki jeść raz dziennie, ale czasem rzadziej, czasem częściej. Kiszle też jem troszkę rzadziej. Jedną rzecz spożywczą są orzechy różnego rodzaju. Mamy tutaj dwa opakowania orzechów laskowych i dwa opakowania orzechów nerkowca. Ogólnie mówiąc, bardzo włoskie. Jeszcze nie znam kupić, a bardzo lubię, pewnie kiedyś tam je dokupię. A tutaj mamy mieszankę studencką, która składa się z oczywiście i orzechów, i suszonych owoców, takim jakie są rodzynki. A tutaj mamy takie bardziej zdrowe dodatki, które ja bardzo lubię jeść. Ostatnie krakersy z dwa opakowania ostatnich krakersów z firmy Konik.
w kształcie zwierząt. Powiem szczerze, najbardziej lubiłam te krakersy. One są naprawdę przepyszne, a gdzieś zauważyłam, że na ten moment nie ma ich po prostu w. Nie można ich kupić, nie ma ich po prostu w sprzedaży. Także to ostatnie wypakowania. Tutaj mamy paluszki, sezamki, czyli paluszki z sezamem, takie grubsze, też bardzo lubię. Tutaj mamy krasinty jakoś, tak? I też są z sezamem. Czyli jadłam sobie takie rzeczy, akurat teraz moje paluszki jadłam z bazylią, coś takiego. A teraz znalazłam takie właśnie biedronce z sezamem. To jest kolejna rzecz, czyli mamy pieczywo kukurydziane, też bardzo smaczne, lekkie, polecam. No i co z nim są trzy rzeczy, właściwie dwie to są dokładnie tych całych ciastek, czyli monitki, swoje monitki. I powiem wam szczerze, że one są przepyszne. To są, jak się dobrze nie mylę, ciasteczka owsiane, więc są naprawdę smaczne. Tutaj mam ostatnią rzecz, czyli slim bread, czyli chleb razowy z dodatkami takimi różnymi, nie wiem czego dokładnie, słonecznika, sezamu i siemienia. Także naprawdę, jak jeszcze nie jedliście, to polecam jedząc właśnie ten produkt, jest naprawdę smaczny. Mamy trzy ostatnie produkty, czyli tortille, właściwie placki na tortille, których jest tutaj troszkę więcej w pokoju. Sztuk nie wiem do końca właśnie ile, ale jest ich troszeczkę więcej, czego bardzo się cieszę, bardzo lubię. Właściwie właśnie potrawy z tortillą, z plackami właśnie ich. Tutaj mamy wiórki kokosowe. A tutaj mamy taką jedną rzecz, która jest też nowością u mnie. To jest, są to, zobaczcie sobie sami, wakame, dorosty suszone, algi morskie. Chcę tego testować, jestem bardzo ciekawa, jestem, jak to będzie wyglądało w praktyce. Także tutaj są takie trzy ostatnie rzeczy, jeśli chodzi o zdrowe rzeczy. No oczywiście do jedzenia. Teraz chciałabym wam pokazać wszystkie rzeczy wegańskie, które mam w tej chwili w domu. Są tutaj, zacznijmy od mlek roślinnych. Tutaj mamy dwa takie rodzaje mleka, na pewno z firmy Just Plants, którego jeszcze nie próbowałam. Tego mleka z tej chwili po prostu jeszcze nie próbowałam. I są to smaki. Jeden jest owies, drugi jest soja plus owies. I tutaj mamy, jak żebyście zauważyć, bez dodatku cukru, witaminy. Prosty skład, tak myślę, na tych dwóch rodzajach mlek. Bardzo niekiedyś wypróbuję, to wam powiem, czy to są dobre. Może nie będę z tego robiła takiego filmu, który będzie testem tego mleka, ale no, jak będę miała okazję, to wam powiem, jak one smakują. Tutaj mamy kolejne dwa mleka roślinne. One pochodzą z firmy Alpro. Jedno to jest właśnie smaku. Jedno to jest właśnie taki smak, nie wiecie czy ja, czyli owies, a tutaj mamy soja. Tak to wygląda więcej. Tak, w tym 4 mleka mam roślinne w domu, a tutaj pokażę wam inne rzeczy. Kupiłam też ser biedronce bodajże, które są wegan. Jeden ser jest taki, a tutaj mamy drugi ser troszkę innego koloru, ale też jest wegański, także tu jest wszystko dobrze. Jeszcze wam powiem jedną rzecz odnośnie tych jogurtów. Jogurty są bio z firmy Makoma. Tylko naprawdę nie mogłam tylko szukać zaczka wege. Jeśli coś wiecie, to dajcie znać. Jeden jogurt smaku jest moreli, a drugi jest smaku banana z dodatkiem właśnie czegoś, albo samego banana. I tutaj mamy końcówkę wege jakby produktów, czyli mamy warówki sojowe, klasyczne. Tutaj mamy tofu naturalne. I tutaj mamy coś też nowego, jest to majonez. Majonez wegański, sałatkowy. Tak on właśnie wygląda. To kiedy zrobię test tego majonezu, bo akurat to bym chciała wam powiedzieć, że może mieć różny smak. Jak wszystkie te rzeczy, te rośliny po prostu mają trochę inny smak niż klasyczne rzeczy. Także mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten test majonezu również. Was najbardziej znalazłam jeszcze w lodówce coś, co też bardzo lubię, czyli hummus. I są to dwa rodzaje hummusu. Jeden jest pomidorowy, drugi klasyczny. Jeśli jeszcze nie próbujecie hummusu, spróbujcie na ten pomidorowy. Jest bardzo smaczny, także polecam te rzeczy, bo akurat te rzeczy jem często i bardzo mi smakują. Mam dla was prawie ostatek już. Chciałam pokazać wam, co kupiłam sobie do picia. Bardzo lubię kubuś bananowy 100%.
Czy tylko jest tylko banowy? Tak, właśnie tylko banowy. Bardzo by te. Te kubusie, jednak ja kupuję, że je w szklanych butelkach małych. Tutaj wyjątkowo tak kupiłam. Co jeszcze? Mamy Hortex i to jest nektar z nakłuczalnej buteczki oraz herbatę z firmy Lipton. Jest to lipa z malinami. Tej herbaty jestem bardzo ciekawa, także ten dzień spróbuję się dowiem, jak będzie smakować. Kolejnymi rzeczami są wyczyniowe z domniaczków i są to między innymi takie puszeczki. Tu jest karma dla kotów, 200 gram puszka i to jest karma z kurczakiem i gęsiną. Country of Nature. Jestem bardzo ciekawa, bo nie czytałam jeszcze o tej nie kupiłam wcześniej tej karmy i jestem bardzo ciekawa, czy moim znaczką kociej feranie go nie posmakuje i czy jest warta składowo. Też jestem bardzo ciekawa. Tej karmy tu nie znam, natomiast ta karma jest to karma, którą znam. Jest to karma Miejska Zagroda. Rybna uczta dla psów. Tak. I jest ona przez nią już kupowana kilka razy. Dlatego właśnie chciałam ją kupić też dla naszej Michalinki. No, także ta karma jest znana. Jest fajna, tylko szczegół osoby, które ją pierwsze skupują. Rybna uczta jest bardzo, bardzo brzydko pachnąca. Po prostu pachnie rybą. Teraz jeszcze czas do przysmaku dla zwierzaków. Powiem szczerze, bardzo poszalałam, dlatego że moje zwierzaki mają bardzo fajne i dużo już przysmaków, to zdecydowałam się kupić jeszcze więcej. Ale oczywiście wszystko będę starała się Wam pokazać w jakimś krótkim, mam nadzieję, niedługo spiżarni mojej pupili. Znaczy spiżarni się bez domiaczków. Jest tam do tego dużo, więc będzie co oglądać. A teraz zobaczę, co tutaj mamy. Na dole mam przysmaki tylko kocie. Pokażę Wam jakąś tak bliższa. Tutaj mam takie paseczki. To jest kaczka i jagnięcina. Kocimiętka. Przepraszam. A to jest kaczka i kocimiętka. Fajnie, moje rzeczy jeszcze nie próbowały kocimiętki. Mówię szczerze, a jestem ciekawa ich reakcji. Tutaj mamy kolejny koci. Przysmaki kocie. To są przysmaki z mini przysmaki z jagnięciną. Troszkę inna, troszkę gorsza firma, ale też miękka. To jest przysmaki z kurą lub kurczakiem. Tak to więcej wygląda. To są przysmaki dla oczywiście kociej feranii. Przechodzimy do przysmaków dla Michalinki. No to jak mówiłam, troszkę ta gorsza firma, gdzieś tak kupiona na twarzy. Tu mamy jagnięcinę chyba. I to są takie paski. Może zrobimy jakiś tester, co im bardziej smakuje. Zobaczymy jeszcze. To jest dla psów. To drugi jest również dla psów. Teraz przysłanki Brit Funkcjonal Snack. I tutaj mamy grill z kokosem. Bardzo fajna sprawa. Chciałam bardzo jakiś kupić olejek z grilla, ale okazało się, że może zostawać na początku ten grill przy smakach. Które będą mi smakować. A to jest ostatnia rzecz. To są stynki. Nie zarazem lubią przez światło. Są to takie stynki, które się daje albo gryzoniom, pomiką, myszką, czczurką, albo po prostu daje się psu czy kotu, bo one też lubią takie rzeczy, jak właśnie stynki. Zauważyłam, że moje bezdomniaczki bardziej to wolą niż większe ryby, czyli na przykład sardynki suszone. Będą takie właśnie mniejsze, fajne, miękkie rybki. Co tu jeszcze chciałam odnośnie stynek? Można je dawać, już dobrze gadą. A ja po prostu korzystam z nich dla psa i kotów. Na końcu chciałam pokazać jeszcze dla mojej Michalinki. To są 6 uszy króliczych bez sierści. Białkowanych, takich gryzaczków delikatnych. Michalinka jest już starszym pieskiem. To widzę, że bardzo się męczy, kiedy gryzie bardzo twarde gryzaki. Tutaj kupuję delikatne gryzaczki, bardziej miękkie. Ale wiadomo, czasem też je kupię takie twardsze. Też gdzie mamy 6 uszy króliczych, jak mówiłam, białkowanych i to na jakiś czas mi wystarczyć. A tutaj mam jak to powiedzieć, darmową gazetkę Pupil, on się nazywa. Po raz pierwszy ją wzięłam z miejsca, gdzie kupowałam właśnie rzeczy dla zwierząt. I chętnie zobaczę, czy jest fajna, czy to się czyta. W
i czy jest w niej bardzo dużo mądrych porad, to wtedy dam wam znać, czy warto może gdzieś tam, jeśli macie taką możliwość, sobie wziąć lub po prostu kupić. No zobaczymy. Na razie pokazuję właśnie wam to i to jest to jest właśnie wszystkie rzeczy, jak na ten haul zakupy dla moich zwierzaczków. Rzeczy są do kosmetyki, właśnie wiesz, od Jussmana, ale powiem wam po kolei, co to jest. Tutaj mamy wkładki do zmiany na przykład makijażu, jak użyję do płatku. Ja ich użyję jako płatki zmywania paznokci. Tutaj mamy kolejną rzecz. Może od góry zacznijmy. Tutaj mamy właśnie zmywacz. Jeden zmywacz to jest Sana, ale z acetynem, w razie szkodliwy bardziej zjawiska. Drugi mamy ekologiczny zmywacz do paznokci. Tak on wygląda. Kolejne rzeczy, które mamy, no to tutaj mamy jeszcze lakier. Postaram się wam pokazać, jak jest ładny. Tak wygląda. Ja to już troszkę tak. Mamy takie drobinki delikatne i jest on no, według mnie ciemnego różu. Bardzo, bardzo ładny według mnie jest. No i tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, czyli taką golarkę dla kobiet. Różową. Taką rzecz. I to wszystko, jeśli chodzi o kosmetyki. Tutaj mam dodatkowe rzeczy. Po pierwsze jest to teczka na gumkę z takim pieskiem. Ona jest z Empiku. Po drugie, tutaj mam erytrytol. Tutaj wielka prośba, dajcie w komentarze, czy lubicie pić herbatę lub kawę z tego rodzaju słodzikiem. Ja go kupiłam pierwszy raz i chciałam znać waszą opinię, także dajcie znać w komentarzach. Tutaj mamy chusteczki do mycia okularków, ale można też nimi równie dobrze umyć telefon. No i to ostatnia plastyczna rzecz, czyli mamy taką rzecz, tak tu będzie padać kąt światła, że nie widać, ja to już może do ręki będzie prościej. To jest klej Magic. Taką końcówką. Ta końcówka akurat mi zawsze podrywna do cleaningu, więc taką kupiłam. Pamiętajcie, że są dwie końcówki akurat tego kleju, a on jest bardzo, bardzo fajny i bardzo naprawdę dobrze klei. Dlatego ten klej jest taki, że troszkę jakby jak tu kleje się za dużo, bo to on nie barwi tak bardzo cały czas. Po prostu ten biel kleju troszkę znika. Kolejne rzeczy, które chciałam wam pokazać, są to tak zwane dodatki. Jeden z nich właśnie, to są sznurówki do butów, takiego czerwonego, mają 120 cm. Szukałam, powiem szczerze, sznurówek takich bardziej młodzieżowych, takich bardziej jaskrawych, fluorescencyjnych, takie co bardziej świecą, ale udało mi się do moich czarnych butów znaleźć też ładny kolor, bo według mnie czerwony i czarny bardzo się pasuje, więc buty będą, myślę, że bardzo sobą współgrały kolorystycznie. Teraz przechodzimy do jeszcze akcesoriów związanym z ubraniem i przejdziemy do samych ubrań na sam koniec. Proszę zobaczyć sobie nerkę. Jest nerka oczywiście zapinana w pasie. Bardzo lubię takie nerki. Nie zna koloru czarnego. Ile ma teraz kieszonek? Czekajcie chwileczkę. Ja całkowicie słaniam światło. Jedna, druga, trzecia. I tu chyba jest czwarta. Ubranie, które chciałam pokazać, jest to podkoszulek różowy na białym tle, macie taką panią, naprawdę super. I bardzo chętnie będę go używać, bo ja lubię takie podkoszulki, które mają krótki rękaw. To jest taki ciemniejszy, troszkę liliowy, może różowy. Przez te słońce po prostu mało widać niestety. A nie mam za bardzo jak wam pokazać prawdziwy odcień tego podkoszulka. Tutaj mamy kolejną bluzeczkę. Zobaczcie, jest ona biała. W ogóle jakoś ten czas, który kupuję te bluzki, bardzo dużo jest dla pań mody w białym kolorze. Zauważyłam. No ale tutaj mamy kawałek różowego i jakieś napisy na tym. Także ogólnie biały z różowym, krótkim rękawkiem i bardzo fajnym materiałem. Kolejna rzecz jest to polarek. Taki grubszy polar, cały różowy. Mamy tutaj kieszonki niezapinane. I z obydwu stron są, ale ogólnie jest na cały zamek. I naprawdę bardzo mi się podoba. Ja bardzo lubię kolor różowy, więc myślę, że będę się w nim dobrze czuła. A tutaj mamy dwie pary krótkich spodenek.
Jedne są bardzo jasne niebieskie, są mocne różowe i powiem wprost, nie odbierajcie tego źle, ale te kolory są w ogóle inne w kamerze, a w ogóle inne, jakby to powiedzieć, w realnym życiu. W każdym razie są to dwie pary krótkich spodenek i zaraz mam takie cztery pary, więc pokażę wam zaraz, jakie są kolejne dwie. I znowu to samo, kolory są troszkę zakłamane po prostu. Ja wam powiem wprost. Tutaj są czerwone, to jest czerwony kolor, mocny taki dosyć, czerwony. To też oczywiście pary krótkich spodni. A tutaj mamy, mam się wydaje, tak myślę, że niebieski, a ja tu mam taki seledynowy. Nie seledynowy, zobaczmy jaki to jest kolor. Turkusowy, coś takiego. Tak, turkusowy, czyli taki bardzo fajny, lekki, leciutki zielony. Więc naprawdę, ale pokażę, to są moje dwie pary spodnie jeszcze krótkich. Muszę przyznać, że bardzo lubię krótkie spodnie, więc one się mi przydadzą. Tutaj mamy ostatnie spodnie. To są spodnie Moro. No taki inny troszkę odcień Moro. To jest beżowy, zielony i brązowy ciemny. To są długie spodnie, mają bardzo materiał i są cienkie, idealne dla mnie przynajmniej na lato. Ale przejdziemy do ostatniej rzeczy z tego holca kupowego. I ostatnia rzecz, którą chciałam pokazać z tym holu, jak już mówiłam, to są skarpety. Krótkie, nie stopki, ale cienkie. I zobaczcie, tutaj mam takie fajne, trochę bajkowe skarpety, powiem wam szczerze, że dla tego Sola de Rosa lubię takie, no takie dodatkowe elementy ubioru, można powiedzieć. Oczywiście dlatego, że nie jakoś bardzo sztucznie czy udawanie, ale po prostu myślałam, że takie skarpetki nie zaszkodzą. A tutaj mamy kolejne już takie zwyklejsze skarpety, które są w jednym kolorze. Mam tutaj kolor zielony, różowy i niebieski. Także tak będą ostatnie rzeczy, które chciałam pokazać wam w tym holu. Mam nadzieję, że mój holu zakupowo się wam podobał. Do zobaczenia w filmie. Cześć!